Dziękuję bardzo. Dziękuję za tak liczne przybycie. Na początek kilka uwag. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, coś będzie niejasne, nad czym się zatrzymać, to prośba o rękę w górę, żeby to była prezentacja dla was, a nie tylko moje przemyślenia. Druga rzecz to jest pewna retrospekcja, pewne doświadczenia zebrane moje. Chciałbym o pewnych rzeczach mieć takie przemyślenia, jak dzisiaj mam przemyślane 4 lata czy 5 lat temu, jak za coś się zabierałem i wydawałem pieniądze. Także może się wam przynajmniej do czegoś to również przydać. Zacznę od takiej prezentacji, od takiego filmiku, który pokazywałem również rok temu na konferencji, ale chciałbym go teraz pokazać trochę w innej konwencji czy z innym komunikatem. Ja, przepraszam. Słuchajcie, nie wiem jak go włączyć. Momencik, przepraszam. Tak. Nie. Mamy. To jest rok 2007, marzec. W Idaho National Labs przeprowadzono eksperyment, który znowu, początki w ogóle myślenia o tym eksperymencie był na początku roku 2000 i dotyczył kwestii, czy można w sposób cybernetyczny fizycznie uszkodzić infrastrukturę. Chodziło o coś takiego, że mamy rozległą sieć elektroenergetyczną. No i dyskusja z inżynierami, elektroenergetykami polegała na tym, że goście od bezpieczeństwa mówili, słuchajcie, nam się wydaje, że to jednak można uszkodzić, a goście z energetyki mówili, nie da się, no co zrobicie, nawet jak się dostaniecie do środka, do nas, do podstacji elektroenergetycznej, to relaye pozamykacie czy pootwieracie i tyle. To my przyjdziemy i uruchomimy sobie to na nowo. I ten eksperyment w roku 2007 polegał na tym, żeby generator przyłączyć do podstacji elektroenergetycznej, nie było zsynchronizowanych faz i doprowadzić do uruchomienia tego generatora, no i zobaczyć, co się wydarzy. No i okazało się, że źle się wydarzyło, bo faktycznie były fizyczne uszkodzenia. I teraz jak do tego w ogóle podejść, żeby taki eksperyment przeprowadzić? No przede wszystkim mi się udało potwierdzić, dużo osób w to zaangażowanych, wielkie przedsięwzięcie. Cały test trwał 3 minuty i kosztował sporo pieniędzy. Przez długi czas nie wiedziałem, ile to było pieniędzy, natomiast udało mi się znaleźć taką informację serwisu Niebezpiecznik z 2014 roku. Okazało się, że był wyciek, czy Amerykanie udostępnili tę informację, dlatego że ten eksperyment się nazywał eksperyment Aurora, a był też taki chyba chiński rodzaj ataku, też, który nazwali Aurora. Ktoś zapytał się rządu Stanów Zjednoczonych, czy mogą udostępnić informacje, im się po prostu nazwy pokiełbasiły i udostępnili informacje na temat tego eksperymentu. No i tak, przede wszystkim, co z tej literatury wiemy, którą udostępnili, że ten test był przeprowadzany na jakiejś tam podstacji elektroenergetycznej, ale tutaj wydzielili sobie fragment poletka, na którym postawili ten generator. Druga ciekawa rzecz, to oprócz tego generatora, to jeszcze musieli po sobie postawić jakąś, nazwijmy to, przemysłowy system sterowania, czyli coś, co będzie sterowało tym całym labem. Ale najważniejsza rzecz to jest, pokazał się taki preliminarz budżetowy, jak oni to planowali, bo to naprawdę potężny projekt był związany z tym, jak to ma być przeprowadzone. Nie wiem, czy tutaj widać, ale generator to jest pod 400 tysięcy dolarów. Na dzisiejsze pieniądze, bo to jest 2007-2006 rok, sobie to przeliczyłem, w tej chwili jest w jakieś 600 tysięcy dolarów, jakbyśmy to wzięli pod uwagę inflację. Jakiś dodatkowy equipment kupiony,
i tak dalej, jeżeli dojdziemy pod 3 miliony dolarów, znowu inflację, 4,5 miliona dolarów. Na eksperyment, który przeprowadzimy przez 3 minuty i już drugi raz go nie powtórzymy. W związku z czym faktycznie bawiąc się tym OT i próbując jak gdyby odpowiedzieć sobie na pytanie, to jak wstawię sobie coś do środowiska takiego fizycznego, to co się stanie, to może być dla nas z perspektywy nawet nie hobbystycznej, takiej firmowej, no drogim doświadczeniem. Co w związku z tym zrobić? Oczywiście cały czas mamy takie tendencje, że próbujemy testować na produkcji, przy czym naprawdę w świecie OT, gdzie dochodzimy do tego elementu zaburzenia procesu fizyko-chemicznego, to jest no, doświadczenie, które może się źle skończyć. Okay? Z drugiej strony niestety, jak chodzimy sobie na konferencje i oglądamy, to te kwestie labów, ja nie wiem, czy pamiętacie w minionkach, jak grób przychodzi i mamie tam pokazywał, co on będzie robił i mama robiła tak. To bardzo często te nasze eksperymenty w świecie cybernetycznym, jak pokazujemy automatykom, jak one mogą wyglądać, no to też takie mówi, no ciekawe chłopaki, tylko to kompletnie z rzeczywistością nie ma żadnego związku. W związku z tym, jak nie wpaść w takie trywializowanie problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i właśnie upraszczaniem tego świata OT na potrzeby naszych jakichś takich eksperymentów cybernetycznych? No o tym jest ta prezentacja. Zobaczmy, jak w ogóle budujemy takie środowisko. Bardzo prosta pętla sterowania, będziemy potrzebowali jakiś regulator, element wykonawczy, coś, czym będziemy sterowali, no i element pomiarowy, patrzeć jak to nasze sterowanie przebiega. Jak to od strony komponentów by powinno wyglądać, no to potrzebujemy jakiś sterownik, prawda? I tutaj pierwsze zagadnienie, na które musimy odpowiedzieć, co my tak naprawdę chcemy robić. Zazwyczaj jak ktoś zaczyna wchodzić w ten świat, to po co sięga po Arduino, na tym będzie sobie się bawił. Ewentualnie może sięgnąć sobie po Raspberry Pi'a i na tym próbujemy coś zrobić. Problem polega na tym, że to kompletnie nie ma żadnego odwzorowania z rzeczywistym światem z przemysłowych systemów sterowania. No to sięgnijmy półkę wyżej, sterownik Siemensa logo, znowu hobbystycznie może jest stosowany, natomiast w realnych na liniach produkcyjnych raczej nie będziemy go obserwować. Jakaś chińszczyzna do kupienia, tanio, może i nawet z wykorzystaniem jakiegoś już takiego rozwiązania skopiowanego od innych dużych vendorów, no ale na końcu pewnie sięgniemy po jakiegoś tam Siemensa. Nie dlatego, że ja reklamuję teraz Siemensa, ale chyba najpopularniejsze i najłatwiej dostępne. Okay? Co jeszcze będziemy potrzebowali? No będziemy potrzebowali jakąś stadę sensorów, których naprawdę koniec końców zaczynamy od czegoś małego, a potem już w domu zaczynamy szukać, gdzie mamy te różne sensory. Aktuatory, czyli te elementy wykonawcze, też ich sporo może być. I czy kończy się nasza zabawa z tym? No pewnie czasem mówimy sobie, dobra, to jeszcze zaczniemy półkę niżej. Nie będziemy tych aktuatorów i sensorów kupować, wszystko będziemy sobie symulowali i będziemy LEDami świecili. Okay? Niezależnie jaką drogę wybierzemy, kończy się to w ten sposób, że to jest kabelkologia nieutrzymywalna, może na biurku jesteśmy w stanie z tym pofunkcjonować, natomiast przeniesienie tego, pokazanie klientowi, oprócz tego, że to nic nie pokazuje, to jest strasznie trudne w utrzymaniu. Ale popatrzmy, co jeszcze byśmy potrzebowali, bo to przecież nie kończy, to nie jest nasza linia produkcyjna, okej? Jakiegoś HMI-a byśmy potrzebowali, stację inżynierską, jakiś system akwizycji danych, historiana, jakieś Active Directory do tego, jakiś patch server z antywirusem, jeszcze pewnie dużo innych rzeczy, urządzenia sieciowe, zasilanie, kabelki do jakichś raków, to trzeba wsadzić, narzędzia, programatory, mierniki i tak dalej, i tak dalej.
z tematu, który się wydaje na początek, że tak w 1000 złotych się mieścimy, kończymy na setkach, wielokrotnościach tej kwoty. No dobra, to jakbym teraz miał powiedzieć, jak uniknąć tej, tego, żeby właśnie nie wpaść w taką pętlę, że a to teraz jeszcze coś kupię, jeszcze coś kupię, jeszcze coś kupię, a na koniec i tak to do niczego nie służy. To pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać i znaleźć odpowiedź na nie, co nie jest łatwe, to jest do czego ja tego potrzebuję. Okay? Myśmy zastanawiając się w firmie, to tak naprawdę do czego my te laby potrzebujemy, to doszli do kilku takich kategorii. Jedno to jest absolutnie hobby. Chcę zobaczyć, chcę nauczyć, ja jako ja, jak z tego korzystać, jakie to są problemy. Okay? I wtedy to podejście od Arduino, Raspberry, to jest bardzo fajne podejście, bo jest tanie, proste, szybkie. Okay? Próg wejścia niski. Drugi element to jest element edukacyjny, to, ale już mówię nie tylko ja, tylko chciałbym to też pokazać innym osobom i ich troszeczkę nauczyć, żeby oni mogli z tego korzystać. No to tutaj znowu raczej nam się wydaje, czy doszliśmy do tego, że raczej powinniśmy patrzeć na tą półkę faktycznie systemów przemysłowych i stamtąd brać i sterowniki, i te rozwiązania, które w realnym świecie moglibyśmy spotkać. Badania, zupełnie znowu inny obszar, taki lab pod, nie wiem, pod analizę, jak sterowniki się zachowują na przykład przy modyfikacji ruchu sieciowego albo przy dużym obciążeniu ruchu sieciowego. To będzie zupełnie inny lab niż taki, który by nam służył do tego, żeby zobaczyć, jak się programuje taki sterownik i tak dalej. Innym zagadnieniem i o nim będę, na nim się będę spotkał, to jest symulacja, czyli pokazanie, jak całe środowisko złożone może funkcjonować przy dokładaniu różnego rodzaju elementów cyber ochrony. I ostatni element, który jest nie do przecenienia, i myśmy jak gdyby tworzyli nasze laby pod to, to jest element prezentacyjny, żeby móc klientowi pokazać, jak to wygląda, jakie zjawiska związane z atakami cybernetycznymi, jak się odbywają, to co to oznacza dla środowiska ULTI. Okay? To kilka przykładów, jak inne firmy sobie z tym radzą, bo to nie jest tak, że my jesteśmy tacy genialni i przemyślenia mamy, albo nie tyle, że genialni, co po prostu popełniamy błędy i pomyłki. To jest konferencja S4X z roku 2019, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili Forescout przejęła tą firmę Security Matters. No i tutaj widzimy jakąś sobie dioramę, w której makietę, w której jest jakiś tam, nazwijmy to, fragment miasteczka zamodelowany. Okay? I to jest ten element prezentacyjny. Pod tym oczywiście jest zestaw jakichś sterowników, kabelkologii i tak dalej. Jedna cecha tego rozwiązania, która mi się podoba, to na pewno da się dość prosto wsadzić do samochodu i przewieźć w inne miejsce. Okay. To jest nasze stanowisko zbudowane, model tutaj podstacja elektroenergetyczna i tutaj jakiś tam makieta. Nie udało nam się uniknąć tych LED-ów, w związku z tym jak gdyby jak coś działa, to jest zielony LED podświetlony tutaj, a jak nie działa, to jest czerwony. Problem polega na tym, że tej makiety wsadzić do samochodu się nie da. Znaczy trzeba mieć naprawdę sporych rozmiarów samochodu i zawsze tak zwane kroplej przy sobie, bo się coś odklei tutaj. Tutaj już trochę się nauczyliśmy, to jest z kolei taki lab pokazujący kwestie związane z bezpieczeństwem smart building. To się do auta da już wsadzić, jest prostsze, no ale ta makieta powstała tam powiedzmy 2 lata później po tej pierwszej. A to jest środowisko, które firma Dragos w ramach jakiegoś ICS Cyber Range'a pokazuje. Natomiast trzeba pamiętać, że Dragos jest firmą, która jeśli chodzi o bezpieczeństwo OT, to jest unicorn,
mają kapitalizację powyżej miliarda dolarów. W związku z tym też zupełnie inne budżety na to, żeby tworzyć takie rzeczy. W szczególności, jeżeli się popatrzy na to, że zbudowali sobie u nich taką makietę z klocków Lego, wynajęli do tego firmę, która profesjonalnie zajmuje się budowaniem takich makiet. Problem polega na tym, że to jakbyśmy mieli gdzieś przewieźć, to jest kompletnie nieprzewożalne, to może być w jednym miejscu. Okay? No chyba, że mamy naprawdę spore budżety, żeby to przewozić. Ale najciekawszą rzeczą jest to, że są przygotowani na to, że mają 3 szafy rakowe i faktycznie są w stanie je w całości obsadzić. Przy czym robią to pod klienta, jeżeli mają jakiś trening z klientem i się okazuje, że ma to być na Siemensie, to jest to na Siemensie, a jak ma to być na Rockwellu, to robią to na Rockwellu. Ale jak mówię, zupełnie inne budżety. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy taką firmą, chociaż życzę każdemu z Państwa, żeby mieć takie budżety, to musimy sobie znowu popatrzeć na pewne elementy związane z tym, jak podjąć decyzję o tym, czym ten lab może być i powinien być. Takie 4 elementy. Budżet oczywiście, kwestia odwzorowania, czy my faktycznie musimy mieć takie makiety i to ten realizm musi być zachowany. Czasem musi być, jeżeli robimy to pod klienta. Kwestie związane z rozwojem i utrzymaniem. Większość tych środowisk jest bardzo trudno utrzymywalna. No i mobilność, część z tego, co Państwu pokazałem, to jest trudne do przewożenia i do przeniesienia. Okay? Natomiast niezależnie jak sobie te rzeczy zdefiniujemy, to koniec końców okazuje się, że taka część wspólna jest bardzo, bardzo niewielka. W związku z tym taka moja uwaga, wszystkie decyzje, które podejmiemy na początku projektu związanego z labem OT, niestety będą nam się czkawką odbijały przez cały projekt i po projekcie również. Okay. W związku z tym doświadczenie mówi, uciekajmy od tego świata fizycznego, starajmy się to wirtualizować i pytanie, czy faktycznie w tym świecie OT mamy szansę wirtualizować. Jeszcze parę lat temu, jak rozmawiałem, to było całkiem niemożliwe, natomiast chciałem pokazać kilka rzeczy, z których można skorzystać i całkiem dobre efekty osiągnąć. Pierwszą rzeczą to jest coś takiego, co nazywa się Factory.io. Oprogramowanie, w którym jesteśmy sobie w stanie zamodelować taką linię do produkcji dyskretnej. No i fajnie się tym bawić. Mam chyba za chwilę filmik, który pokazuje, jak to działa. I bardzo fajną rzeczą jest to, że to naprawdę jest tanie. Mówimy tutaj o oprogramowaniu rzędu poniżej 1000 euro. Tak, i to już za taką super pełną wersję. Zachęcam, super to działa, tym bardziej, że może to działać albo ze sterownikami zewnętrznymi, czyli podłączamy do komputerka sobie sterowniki, albo na przykład TIA Portal plus symulator PLC i to będzie chodziło w totalnie już zwirtualizowanym środowisku. A jak to może wyglądać? Może teraz mi się to uda puścić? O, uda się. No i z klocków się składa taką linię produkcyjną, tutaj akurat magazyn wysokiego składowania, studentów na tym oprogramowaniu uczą, zresztą oprogramowanie ma właśnie takie swoje korzenie. Natomiast no znowu ten warehouse to nie jest ten przykład, który dla mnie przemawia, raczej bym się zastanowił nad tym, jak zasymulować właśnie fragment linii elektroenergetycznej. I to jest przykład z takiego oprogramowania, o którym zaraz powiem, dlatego że badania w Sandia Labs zostały zapoczątkowane właśnie nad taką wirtualizacją ponad 10 lat temu. Mają środowiska takie, gdzie potrafią, nie wiem, wybrzeże całe Stanów Zjednoczonych zasymulować, jeśli chodzi o pracę podstacji elektroenergetycznych z całym tym wyposażeniem komputerowym. No i monitorować jak gdyby wpływ
różnych zdarzeń, również cybernetycznych, bo taki był cel jak gdyby tego oprogramowania, jak wpływa na całą resztę funkcjonowania sieci. Ten przykład możecie spokojnie ściągnąć z GitHuba, jest dostępny, zresztą o, tutaj są gdyby wskazane te repozytoria. I o trzech projektach chciałem powiedzieć. Jeden to jest Minimega, to jest platforma taka służąca do wirtualizacji. To jest Sceptre Phoenix, to jest platforma do modelowania eksperymentów i puszczania tych eksperymentów. I jeszcze jeden element to jest OT-Sim, OT-Simulator, który służy do tego, żeby zasymulować PLC-ka z protokołami na dzień dzisiejszy DNP3 i Modbus oraz tak samo wszelkie wejścia, wyjścia. To całe oprogramowanie jest zbudowane w ten sposób, żeby mogło też prowadzić interakcję ze światem fizycznym, czyli jesteśmy w stanie do tego podłączać części fizycznej, absolutnie aparatury, wpuszczać fizyczny ruch sieciowy i tak dalej, i tak dalej. Jedną ciekawą tutaj rzeczą, która jest na stronach Sandy, to jest, że w zasadzie bierzemy ten software i od strzała on działa. I bardzo się łamałem, jak wam o tym powiedzieć, bo nie chcę narzekać. Już dają coś za darmo, to nie narzekajmy. Ale to jest trochę odpowiedź na to pytanie, które tam pada bez znaku zapytania na początek. Jak to zrobić i nie zbankrutować? Słuchajcie, koniec końców to jest pieniądze versus wasz czas. I to zawsze będzie droga zabawa, jeżeli cenicie swój czas. Dlatego, że nie działało, przynajmniej w moim przypadku, to, że tak powiem, od strzała, więc trochę takich doświadczeń. Jeżeli skorzystacie z Minimega, czyli tej platformy do wirtualizacji, odpuśćcie sobie korzystania z tej paczki, która jest przygotowana i do ściągnięcia debianowej. Skompilujcie to ze źródeł, dużo przykrych spraw wam to... ominiecie. No, mi się to cały czas albo wykrzeczało, albo psuło coś tam. No, nie działo to w sposób deterministyczny. Dwa, po jakimś tygodniu zajrzałem w końcu do katalogu MISC, w którym się okazało, że można sobie pewne rzeczy tam zautomatyzować, między innymi kwestie związane z budowaniem imidżów, czyli tych środowisk, jak one mają wyglądać, maszynek wirtualnych. Niestety znowu jest pewna obietnica, że to będzie działało, ale pewien tuning ręczny trzeba zrobić. No jedna rzecz, znowu to z tydzień mi zajęło, bardzo często mi się platforma wysypywała. Okazało się, że w 99% przypadków to była kwestia związana z tym, że gdzieś się pomyliłem w ścieżce i zamiast komunikatu o tym, że on nie jest w stanie odnaleźć pliku, to się wykrzaczał. I po jakichś dwóch, trzech tygodniach doszedłem do tego, że korzystanie z Minimega jest kompletnie bez sensu, ale to właśnie było to doświadczenie, że czytałem manuala i oni tak mówią, żeby od tego zacząć. To należy zacząć od drugiego oprogramowania, bo Minimega jest jego częścią. Ale wróćmy jeszcze do tego, to tak jak ktoś będzie ściągał prezentację, to zostawiam tutaj, co zrobić, jak przy budowaniu obrazu. Inaczej, obraz zbudujemy i będzie wszystko ok, natomiast jak go wystartujemy, to się okaże, że przy budowaniu on się zatrzymuje, nie potrafi znaleźć sobie tam skryptów inicjalizujących. To tutaj jest odpowiedź na to, co zrobić, jak przeedytować sobie ten image i poprawić. Dobra, drugie oprogramowanie. Tu z kolei zacznijmy, jest Docker przygotowany, skorzystajmy z tego Dockera. W zasadzie bezproblemowo cała platforma wstaje i ona się składa, czy koncepcyjnie zawiera cztery elementy. Podstawowym elementem oczywiście jest kwestia znowu posiadania obrazu, czyli tych imidżów, które będą na maszynkach wirtualnych. Je się dość prosto buduje, są skrypty, ale są też te imidże od razu przygotowane, takie, z których można, prekonfigurowane, z których można korzystać.
Uprzedzam, że budowanie to jest czasochłonne zadanie. To znowu, jak się to robi po godzinach, to nagle jest druga w nocy i wiem, że skończyłem właśnie trzeci obraz budować, a jeszcze mi trzy zostały, żeby je przygotować. To się robi raz, potem możemy je wykorzystywać, natomiast trzeba to zrobić. Drugim elementem to jest topologia. To jest de facto nasz obraz sieci, powiedzenie, jakie maszynki, w jakim segmencie sieci, jakie VLANy, gdzie jest routing między czym, a czym, a czym. Kolejnym elementem to jest scenario. To jest kwestia, jak prekonfigurować pewne aplikacje w ramach topologii i w ramach eksperymentu. Sprowadza się to do tego, że możemy dla kolejnych eksperymentów modyfikować, który ruch sieciowy na przykład jest dozwolony, a który jest niedozwolony. No i eksperyment to jest de facto to nasze środowisko, które chcemy zbudować na potrzeby potwierdzenia pewnej tezy, jak to wygląda. Znowu interfejs taki, że się po prostu komendą podaje, nie wiem, wylistujmy, jakie mamy te prekonfigurowane imidże, możemy je zbudować. Jeżeli nie mamy prekonfigurowanego imidża, no to zawsze możemy sobie stworzyć taki i go zbudować. Znowu, po jakimś tygodniu pracy doszedłem do tego, w manualu to jest nie napisane, gdzie wrzucać te obrazy. Więc te obrazy wrzucamy sobie pod taką ścieżkę. Jeżeli tego nie zrobicie, to nie uruchomicie eksperymentu i w logach nie znajdziecie żadnej informacji na ten, dlaczego to się nie chce uruchomić. Topologia. Z linii poleceń tak to tworzymy, żeby zarejestrować, natomiast plik jest plikiem YAMLowym, w którym mamy nazwę tej topologii i poszczególne nody, które tam definiujemy, czyli ich może tutaj być naprawdę sporo. Tutaj jest jeden host o nazwie host 01 z obrazu Ubuntu startowany z taką adresacją. Okay. No i eksperyment, startowanie eksperymentów. I uwaga, znowu to też mi zajęło z jakiś tydzień, żeby uruchomić eksperyment. Słuchajcie, jeżeli nie będzie poprawnych ścieżek do obrazów, to znowu nie będziecie, będzie komunikat taki, że nie będziecie rozumieli, o co chodzi. Jak ktoś by miał z tym, bo na kanwie tej prezentacji będzie chciał sobie to w domu odpalić i będzie miał problem, to odezwijcie się do mnie, powiem, jak ja sobie z tym radziłem. No i trzeci element tego środowiska, OutSim, czyli wirtualny sterownik, który ma i swoje CPU, obsługę protokołów i I.O. Również można to sobie uruchomić. Z fajnych rzeczy, które jeszcze są, i to mówię o tym, czym się będę w przyszłości zajmował, to jest projekt, który się nazywa OpenDSS, który służy do symulowania tego, jak się zachowuje cała sieć elektroenergetyczna, oprócz tych komponentów, o których wcześniej mówiłem, czyli jak zaburzenie przepływu energii elektrycznej w jakimś segmencie sieci, jak będzie wpływało na inne. To już inne laboratorium w Stanach się tym zajmuje. Jakbym miał podsumować czas, który był potrzebny do tego, żeby zrozumieć, jak platforma Minimega i Sceptre działa, to bym powiedział, że to są naprawdę długie tygodnie siedzenia. Dokumentacja teoretycznie jest i można ją przeczytać i zrozumieć. Natomiast dokumentacja w większości jest wytworzona w 2016 roku. Nawet niektóre polecenia, które są tam wskazane, nie zadziałają, bo już format jak gdyby podawania parametrów jest niezgodny z tym, co się robi. Czemu ja się tym zajmuję i dlaczego uważam, że to jest dobry sposób na emulowanie tego środowiska? Bo z jakiegoś powodu Amerykanie faktycznie nad tym prowadzą te swoje badania. Jeżeli na ResearchGate nawet wejdziecie i poszukacie sobie informacje, bo tam się odbijają te informacje o tym oprogramowaniu, to są publikacje łącznie z tego roku
na temat wykorzystania tych platform i one są absolutnie wykorzystywane nie po to, żeby sobie odpowiedzieć, jak działa nam środowisko OT, tylko jak środowisko OT reaguje na zagrożenia cybernetyczne. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dzięki za prezentację. A takie pytanie, jakie przypadki użycia w kontekście cyberbezpieczeństwa można z użyciem tego oprogramowania zamodelować? Jak gdyby to jakieś takim DDoSy? Nie, podstawowym elementem, który tam jest w interfejsie, bo ja pokazywałem tylko ten interfejs command line'owy, natomiast tam jest całe GUI. I w tym GUI jesteśmy w stanie obserwować raz tą topologię sieci, ale na każdej gałęzi, na każdej nodzie jesteśmy w stanie podsłuchiwać ruch sieciowy, czyli go zarejestrować, zdampować, no, TCP dumpa zrobić, zrzucić to na pliku i w związku z tym jak gdyby widzieć, co się dzieje w sieci. To jest element. Drugim elementem i my możemy, jak filtrowanie ruchu wpływa na poszczególne komponenty. No, myśmy mieli taki przypadek, co prawda nie na tym oprogramowaniu, tylko w świecie fizycznym, gdzie modyfikowaliśmy ruch sieciowy idący do sterownika takiego automatyki budynkowej. Okazało się, że jak się tam flagę TCP reset puszczało, to skutkiem dla tego urządzenia było to, że ono się resetowało, czyli przywracało się do stanu poprawnego. Czyli zabawa z pakietami? Głównie tak. Natomiast no, chodzi o to, żeby odwzorować w jakimś maksymalnym stopniu to środowisko, czym ono jest. Nie? Dzięki. Świetna prezentacja. Pytanie jest takie, jak sterowniki są emulowane w systemie? Czy one są emulowane na przykład w tym SEPR, czy one są... To jest ten trzeci element, o którym najmniej powiedziałem, bo faktycznie jak gdyby najmniej do niego zaglądałem. On jest dany, natomiast no to jest sterownik, czyli jest CPU, są protokoły i trzecim elementem są porty, czyli wejście, wyjście. To jest wszystko spięte jakimś middleware'em z perspektywy jak gdyby jak oni to oprogramowali, natomiast no to jest taki podsystem sterownika. Okay? I w przykładzie, o którym ja mówiłem w Septre jest właśnie farma wiatrowa i te sterowniki odpowiadają za poszczególne łopaty, sterowanie łopatami poszczególnymi i silnikiem czy generatorem. Może kontynuacja tego poprzedniego pytania, ale w takim o sterownik, jakby sposób jego emulacji, bo tutaj jeśli chodzi o funkcję bezpieczeństwa, firmware sterownika ma znaczenie, już nie mówię o producencie. I też tutaj był przykład TIA Portal i też wersja TIA Portal ma znaczenie, tak, dlatego jakie funkcje bezpieczeństwa mogą na poszczególnych wersjach firmware'u być użyte. Czy tutaj z tych trzech propozycji jakakolwiek daje możliwość albo ustawienia wersji firmware'u, albo również ustawienia oprogramowania inżynierskiego? Powiem tak, do tej części oprogramowania inżynierskiego tak, za to odpowiada obraz, czyli to jak sobie my zbudujemy ten obraz i absolutnie jesteśmy w stanie sobie dowolne rzeczy tam powrzucać tak długo, jak nam się to uruchomi, dlatego że pod spodem, słuchajcie, jest QEMU. W związku z tym wszystko, co będzie dobrym obrazem, będziemy w stanie uruchomić. Natomiast przy takich kwestiach związanych z konkretnym sterownikiem, jak on będzie się zachowywał i tak dalej, to moja sugestia jest nie emulować go, tylko podłączyć go fizycznie do tego środowiska i ono zostało tak przygotowane, żeby to było możliwe. To dodatkowe pytanie. W tym kontekście prezentacyjnym, o którym pan mówił, który ma istotne znaczenie też czasami w pokazywaniu modelu, czy modeli. Jak sobie radzicie na takich prezentacjach, gdzie pewne funkcje bezpieczeństwa, na przykład na tym już tutaj pokazywanym Siemensie, nie wiem, wersji firm S7200, wersji firmware 4.2, można tam pokazać sporo podatności i na tych podatnościach całkiem fajną prezentację i niekoniecznie te same funkcje można pokazać na 4.5 czy wyższym firmware'ze. No to jest kwestia, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, no to jest kwestia przygotowania właśnie tych czy tam eksperymentów. Pytanie dotyczyło tego,
tego, czy jednak wykorzystujecie fizycznie wiele urządzeń, które pozwalają pokazać różne wersje firmware'u, czy jest jakaś próba w trakcie, powiedzmy... Nie, to ćwiczenie całe służy, czy jak gdyby, dlaczego ja po to sięgam, bo to jest pewien projekt, nazwijmy to, badawczy u nas, tak? Czyli zastanawiam się, jak możemy z tego skorzystać. Jeżeli myśmy na potrzeby budowania podstacji elektroenergetycznej, labu, kupujemy Ciprotec Sicam sterownik, który kosztuje sporo, to proszę mi wierzyć, że przy naszej skali działania kupienie nawet drugiego, to była istotna kwestia biznesowa, czy faktycznie chcemy i czy to się zwróci. Nie? W związku z tym absolutnie trzeba jakoś kombinować z wirtualizacją, ale nie wszystko się uda, nie wszystko się uda, więc... Czasem wchodzi w grę pożyczenie od kogoś tego sterownika, zobaczenie. Tu zresztą z kolegami z Techniski kiedyś dyskutowaliśmy, żeby przywieźć, spotkać się, oni swoje device podłączą i zobaczymy, jak to zadziała. Tak. Ja tu mam jeszcze jedno pytanie. Ogólnie, czy to nie jest za duże uproszczenie, że bierzemy świat automatyki, sterowniki bezpieczeństwa, safety sterowniki, urządzenia wykonawcze, szczególnie tą warstwę taką, która zabezpiecza. Tutaj mieliśmy dobry przykład tego sławnego generatora, który tak naprawdę on był mało zaizolowany. Czy pan nie widzi, że to wszystko jest zbyt dużym uproszczeniem, jeżeli chodzi o tą automatykę wykonawczą, tą downstream, bo wchodzimy tu na sterownik, to jest bardzo uproszczony, tak? Mamy CPU, tak jak tutaj rozmawialiśmy, są różne firmware'y, są różni producenci, mamy sławny przykład Tritona, który w pewnym czasie Schneider później załatał, więc jeżeli wzięłoby się wcześniejszą wersję, no to też jest podatna. Czy tutaj, żeby zasymulować świat OT systemu sterowania, czy to nie jest za duże uproszczenie? Bo tutaj skupiamy się tak naprawdę na sieci, na przepływie informacji. Tu też jest Modbus, teraz jest Modbus Secure. Mamy protokoły, które są już zabezpieczane, bo sam Modbus jest otwarty w pełni. Mhm. Czy to nie jest za duże uproszczenie po to, żeby to analizować tak naprawdę? Absolutnie jest to bardzo duże uproszczenie. Natomiast to jest wszystko pytanie, o jakich ryzykach mówimy. Ja jestem akurat bardzo dużym przeciwnikiem tych głosów, które mówią, o jak to w AUTI jest wszystko źle i tutaj trzeba zabezpieczać i tak dalej. No, zresztą niedługo będzie taki mój artykuł w periodyku Akademii Marynarki Wojennej dotyczącej o tym, jak to wygląda z tą liczbą ataków na ICS i czym jest atak na ICS. I okazuje się, że to chyba aż tak źle nie jest, jak to wszystkie firmy opowiadają. Ale jest to pewne uproszczenie i do czego to uproszczenie służy? Amerykanie wykorzystują to do tego, żeby nazwać pewne zjawiska i na tej bazie powiedzieć, jakie są rekomendacje, żeby unikać takich zdarzeń. Jak się zobaczy do tego repo z turbinami wiatrowymi, z tym przykładem, to tam jest, nie pamiętam, cztery chyba modele, cztery eksperymenty. Pierwszy jest kompletnie niezabezpieczony i proszę mi wierzyć, z perspektywy europejskiej takie instalacje się zdarzają. I jest taki model czwarty, który pokazuje, jakie minimalne rzeczy powinny być zrobione w tym środowisku, żeby to było może niebezpieczne, bo to jest złe słowo, ale zarządzalne od strony cyberbezpieczeństwa. Okay? Także dobra, bardzo pytanie i trochę z tezą taką, że to jest uproszczenie, tak, to zależy od tego, do czego chcemy to wykorzystać. No, więc byłbym daleki, żeby wyciągać z tego jakieś super wnioski, to jest raczej do analizy pewnych zagrożeń i potwierdzenia ich i znalezienia to, co byśmy musieli zrobić, żeby to nie występowało. Jeszcze pytania? Dobra. Super się składa, bo akurat... Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, brawa.